geopolityka. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Autopromocja. Minęła 13. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dwie osoby ranne, niemal 1500 interwencji straży pożarnej i 100 tysięcy odbiorców bez prądu. To skutki wichury, która przechodzi nad Polską. Najmłodszy polski milioner Piotr K. w rękach policji. Mężczyznę zatrzymali austriaccy funkcjonariusze. Poszukiwany od ponad roku Europejski nakazem aresztowania mężczyzna został ujęty na terenie Austrii. Przygotowali młodzieży i uruchomienie programu 500+, co według Polaków najważniejsze wydarzenia minionego roku w kraju. Aleksandra Kozara, zapraszam. Dwie osoby są ranne w wypadku, do którego doszło po tym, jak koner spadł na jadący samochód. Jak dotąd to jedyne poszkodowanie w wyniku uderzenia orkanu Barbara, które wczoraj dały się doznać mieszkańcom całej Polski. I dwa interwencje straży pożarnej, która usuwa skutki wichury, dochodzi już do 1500. 100 tysięcy odbiorców nie ma prądu, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Aktualne informacje na temat sytuacji pogodowej zbiera dla Państwa reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasarczyk. Od wczoraj strażacy i energetycy mają pełne ręce roboty. Usuwają z prychitorów połamane konary drzew, zabezpieczają pozrywane dachy, naprawiają uszkodzone linie energetyczne. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak podsumował w Polskim Radiu 24 ostatnie godziny walki ze skutkami groźnej wichury. Na szczęście nie ma ofiar, są dwie osoby lekko poszkodowane. Przewoźnicy Wielkopolski na samochód, w którym przejechali, podróżowały i w okolicach Poznania przewróciło się drzewo. Na pewno na szczęście to prawie są niedrożne. Prowadzi głodówkę w proteście przeciwko powiększeniu miasta Opole. W ten sposób chcą nakłonić rząd do wycofania się z decyzji o przyłączeniu do miasta części ich gminy, gdzie jest m.in. kompleks przemysłowy z elektrownią Opole. Według władz gminy z tego powodu samorząd wpływy z podatku spadną o około 40 milionów złotych i wymuszą szereg cięć i zwolnień. Do sprawy głodówki odniósł się pochodzący z Opola wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podkreślił, że z inicjatywy powinni korzystać wszyscy mieszkańcy regionu, a najlepszą gwarancję da w tej sytuacji miasto wojewódzkie. Zarządzenie o powiększeniu miasta Opole wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 roku. 8 osób zginęło, a 41 zostało rannych w pożarach. To bilans 3 świątecznych dni, o którym poinformowała Straż Pożarna. W okresie od 24 do 26 grudnia strażacy interweniowali 2671 razy. Doszło do 717 pożarów. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Łomży, gdzie śmierć poniosły 3 osoby. Mówi starszy brygadier Paweł Frontczak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku podczas Świąt Bożego Narodzenia także zginęło 8 osób, a strażacy podjęli podobną liczbę interwencji. Tegoroczne święta przyniosły jednak mniejszą liczbę rannych i pożarów. Przed rokiem strażacy unosili w ogień blisko 900 razy. Separatyści na wschodzie Ukrainy uwolnili dwie kobiety, sędzię Andżelikę Presniakową i dziennikarkę Olgę Sworak, którą wzięli podejrzewając o jej szpiegostwo. Kobiety przekazano stronie ukraińskiej w rejonie Doniecka. Agencja Associated Press zwraca uwagę, że do uwolnienia obu kobiet doszło wkrótce po spotkaniu przywódców separatystów z Nadią Sawczenko, ukraińską lotniczką zwolnioną w tym roku z rosyjskiego więzienia. Sąd w Rosji skazał Sawczenko na 22 lata więzienia, uznając, że jest współwinna śmierci dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie w 2014 roku. Sawczenko, która jako urlopowana oficer ukraińskiej armii walczyła wtedy przeciwko prorosyjskim separatystom, nie przyznała się do winy. Lotniczka twierdzi, że została uprowadzona przez separatystów do Rosji, zanim dziennikarze zostali zabici. W maju wróciła do ojczyzny, wymieniona na dwóch skazanych.
skazanych na Ukrainie żołnierzy rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama wyraził opinię, że gdyby mógł walczyć o trzecią kadencję, to pokonałby w wyborach Donalda Trumpa. New York Times przytacza wywiad przeprowadzony przez byłego doradcę Obamy Davida Axelrooda. Jestem przekonany, że gdybym znów startował i jasno to zapowiedział, myślę, że mógłbym zdobyć poparcie większości Amerykanów, powiedział Obama. Do tych słów na portalu społecznościowym odniósł się już prezydent elekt Donald Trump. Jego zdaniem wygrana Obamy w wyborach z listopada nie byłaby możliwa. Jako argument podał uważane przez niego za błędy Obamy, między innymi politykę wobec państwa islamskiego czy reformę ubezpieczeń zdrowotnych Obamacare. Chodzi o regulacje dotyczące prawa korzystania z 80% mocy przesyłowej tej instalacji przez rosyjski koncern Gazprom. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, na wschodzie przechodzący w śnieg, w górach śnieg. Temperatura maksymalna od 2-4 stopni na wschodzie do 4-6 na zachodzie, a w rejonach podgórskich Karpat od 0 do 2 stopni. Wiatr dość silny i silny, na brzeżu silny i bardzo silny do 60 km na godzinę. Zachodni, północno-zachodni, wiatr w porywach nawet do 110 km na godzinę, na szczytach Tatr do 130 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali ciśnienie będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w rozmowach niekończonych podejmiemy temat, jak zdobyłem koronę maratonu w ziemi z różańcem w rękach. Naszym gościem będzie pan profesor Jan Chmura, wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, maratończyk. Początek spotkania na antenie Radia Maryja i Telewizji trwał o godzinie 18.15. Zaś audycji dla małżonków i rodziców naszym tematem będzie relacje między młodymi małżonkami a ich rodzicami. Naszymi gośćmi będą pani Elżbieta i pan Piotr Markowie. Początek spotkania godzina 21.30. Wyglądają problemy w temat artykułaś codziennej prasy polskiej. Ojczyzna to dar. Przed bezrozumnym wystawieniem ojczyzny na niebezpieczeństwo przestrzegają polscy biskupi. W naszym dzienniku mocne słowa zatroskania o Polskę i duszę polityków. Miliony ton rozbieżności. Rolnicy skarżą się, że dane Głównego Urzędu Statystycznego zawyżają produkcję zbóż, a to bardzo źle wpływa na ceny i ich sytuację ekonomiczną. Ostatnia próba powrotu. Repatriacja Polaków z Kazachstanu to nasza powinność moralna, to potrzeba serca i dziejowa sprawiedliwość, ale powinna wynikać też z polityki demograficznej państwa. Już przecież zaczyna brakować nam rąk do pracy. Bardzo ciekawa analiza w naszym dzienniku. Zawłaszczony plac. Czy właścicielom uda się odzyskać zabraną w czasach PRL-u nieruchomość? Ich batalia trwa już prawie 60 lat. Nasz dziennik namawia poszkodowanych, aby się nie poddawali. Proponuje, aby wykorzystać pełną drogę prawną. Podpowiada też, jakie przeprowadzić postępowania. Obietnica Maryi. Serce Maryi bardzo nam współczuje w naszych trudnościach i cierpieniach. Jest nam bardzo bliskie. Czy potrafimy przyjąć tę bliskość Maryi? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Zdaniem Bartosza Sawickiego, stan Brothers, centralna baza rachunków może nieco ułatwić ściągalność długów, ale nie rozwiąże problemu oszustw podatkowych. Piotr Kłacz, przedstawiony niegdyś w mediach jako najmłodszy polski milioner, w rękach policji, 24
24-letniego mężczyzna dotychczas nieuchwytnego dla organów ścigania zatrzymali na podstawie europejskiego nakazu aresztowania austriackich funkcjonariusza. Kobieta Adamus, stanowisko lotnej policji powiedziała, że Piotra K. przez ponad rok poszukiwali w Polsce policjanci i w końcu udało im się ustalić, że mężczyzna po prostu świątecznym będzie w Austrii. I to w Radiu Maryja. O, co dziaduba wyjeżdża. Ja tego nie rozumiem. Oni tak psują sobie opinię. Mężczyzna był twarzą firmy, która sprzedawała różnego rodzaju preparaty, na przykład środki do wybielania zębów. Był zapraszany do popularnych programów śniadaniowych, gdzie określano go mianem najmłodszego polskiego milionera. Po tym jak zainteresowali się nim śledczy, Piotr K. przekonywał, że jest niewinny. Wielokrotnie publikował też w sieci oświadczenia i filmy, w których wyśmiewał policjantów, którzy nie potrafili ustalić miejsca jego pobytu. Mężczyzna ma zostać wkrótce przewieziony do Polski.